Zobaczcie, jeździ na Onyxie. Hardkorowe dosyć. I fajnie go tutaj dociśnie. Cześć, z tej strony Kuszyk, na was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj miałem wrzucić odcinek z Pokémon GO, ale podczas konferencji E3 zaprezentowano prawdziwy gameplay z nadchodzących gier Pokémon Let's Go, które będą miały premierę w listopadzie na konsoli Nintendo Switch. Także jako, że ten kanał jest ogółem o Pokémonach i dzisiaj pojawił się taki wielki, niesamowity news, to zobaczymy sobie ten gameplay, skomentujemy go, a odcinek z Pokémon GO wleci jutro. Wiem, że większość z widzów na YouTube jest dosyć niecierpliwa i na pewno część widzów po prostu nie będzie chciała poświęcić czasu na obejrzenie całego odcinka, całego gameplayu, także na początek filmiku, teraz w tym momencie streszczę najważniejsze rzeczy, których dowiedzieliśmy się z tego gameplayu, a potem obejrzymy sobie na spokojnie cały gameplay razem z moją reakcją, tylko że ten gameplay będzie troszkę przyspieszony, żeby też oszczędzić wam i mi czas. Także pierwsza rzecz, którą można wywnioskować z tego gameplayu, to jest to, że będą nowe movesety dla Pokémonów. Na przykład Pikachu może nauczyć się Double Kicka. Druga rzecz, to jest w sumie jedna z takich najbardziej kontrowersyjnych rzeczy, kupując tego Pokébola o nazwie Pokéball Plus, to jest to akcesorium do Pokémon Let's Go. Ono będzie służyć do na przykład łapania Pokémonów, będzie można wychodzić z tym akcesorium na spacer i ono będzie też służyć jako Pokémon Go Plus, czyli będzie można to klikać i łapać poksy w Pokémon Go. Kupując tego Pokébola, dostaniemy Mew w Pokémon Let's Go. Także tutaj są kontrowersje ze względu na to, że to jest takie no trochę oczywiste pay to win, tak? Kto kupi tego Pokébola, będzie miał Mew w grze. Druga rzecz to będzie Go Park. Wiemy już więcej o Go Parku. Będzie tam można przesyłać swoje Pokémony z Pokémon Go. I co ciekawe, po przesłaniu Pokémona z Pokémon Go do Pokémon Let's Go, ten Pokémon zniknie nam z Pokémon Go. Go Park będzie w miejscu, gdzie było Safari Zone w grach z pierwszej generacji i w momencie transferowania Pokémona z Pokémon Go do Pokémon Let's Go, dostaniemy za niego cukierka, tak jakbyśmy go normalnie transferowali. I jeśli podejdziesz do tego Pokémona w Go Parku, to będziesz miał opcję złapania go w Pokémon Let's Go. I jest powiedziane, że Pokémon z wyższym CP w Pokémon Go, jeśli zostanie przetransferowany do Pokémon Let's Go, będzie miał wyższy level po prostu w grze. I teraz ciekawa rzecz, można wysyłać Pokémony z różnych kont w Pokémon Go do tego samego Go Parku w Let's Go. Co znaczy, że nawet jeśli nie grasz w Pokémon Go, to możesz kupić konto na Allegro i wysłać sobie Pokémony z tego konta do swojego Go Parku w Pokémon Let's Go. Oczywiście pewnie zostało to bardziej zrobione z myślą o tym, żeby, nie wiem, twoja mama, ciocia, brat też mogli wysłać ci Pokémony do twojego Let's Go. Do tego mamy już potwierdzone, że będzie granie przez internet, walki przez internet i wymiany przez internet w Pokémon Let's Go. I do tego jest jeszcze kilka takich drobniejszych rzeczy, które może powiem już pod koniec, jak obejrzymy gameplay z Pokémon Let's Go. Także zapraszam, to jest konferencja w ogóle, która miała miejsce na targach E3 dzisiaj w nocy, jak spaliśmy. Oczywiście tutaj komentarz jest w języku japońskim, ale potem jest tłumaczenie zaraz od razu na angielski, także tym się nie przejmujcie. Wchodzimy teraz do Viridian Forest, do lasu wertańskiego. To jest jedna z pierwszych lokacji w Pokémon Yellow. Tu było powiedziane, że na tym znaku było powiedziane, że im większego złapiesz Pokémona, tym więcej expa dostajesz. Dobra, spotkanie z dzikim Kakuną. I tutaj jest taka podpowiedź, jak się łapie Pokémony w Pokémon Let's Go. Zobaczcie, bardzo podobne do Pokémon Go. Wybiera Raspberry. Identycznie, znowu jak w Pokémon Go. Dał mu Raspberry. I co będzie rzucał? Trzeba zauważyć, że to kółko cały czas się samo zmniejsza, nie? Tylko trzeba po prostu w dobrym momencie zrobić ten ruch ręką. Komentator mówi teraz, że właśnie no nie będzie walczenia z dzikimi Pokémonami, dlatego że chcieli trochę stworzyć inne takie doświadczenie w tej grze. Bardziej takie multiplayerowe, żeby grać z przyjaciółmi i rodziną naraz, wspólnie. Zobaczcie, to jest jego drużyna Pokémonów teraz. I dostał expa. Widzieliście? Dostał expa za złapanie tego Kakuny. Czyli wbijamy expa łapiąc Pokémony tym ruchem ręki. I wtedy nasze Pokémony expią porówno. Jest taki exp share na wszystkie Pokémony. Wszystkie Pokémony dostają porówno expa. Wszystkie 6 poków w drużynie. Można grać całą grę tylko jednym Joy-Conem. Także mogą dwie osoby naraz grać, bo każdy Nintendo Switch ma dwa Joy-Cony. Także można wspólnie sobie przechodzić tą grę we dwie osoby z kimś z rodziny, znajomych i tak dalej. Tutaj ten Japończyk, to jest chyba Junichi Masuda z Pokémon Company. Tak mi się wydaje, że to jest on. No, zażartował, że można jeść popcorn drugą ręką, bo Joy-Cona się obsługuje jedną ręką. No, potwierdzili teraz, po prostu jeszcze raz potwierdził to, że wbija się expa w tej grze łapiąc Pokémony, czyli jeśli chcesz wyexpić swoje poksy, musisz chodzić i łapać dzikie Pokémony. Nie wiem, czy jeszcze są jakieś inne możliwości, czy za walczenie z trenerami też się dostaje expa, zaraz pewnie to zobaczymy. Myślę, że tak, myślę, że to byłoby takie dosyć oczywiste. Zobaczcie, wszystkie poki dostały levela prawie, oprócz Onyxa i Pikachu. Bo wszystkie poki dostają porówno expa, co nie? Im dalej jesteś w grze, tym Pokémony bardziej będą unikać, skakać, no unikać Pokéboli, także trzeba będzie trudniej rzucać, będzie trzeba stosować jakieś techniki specjalne rzucania. Czy od boku, czy od dołu. Teraz łapię Pikachu Ultra Ballem.
są różne techniki rzucania, tak? Od boku, od dołu albo od góry. Nie widziałem żadnego podkręcania, bo nie wiem, ciężko byłoby pewnie zrobić podkręcanie w takim kontrolerze, nie wiem jak by to miało wyglądać. Są dwa Pokémony partnerzy tutaj. Charmander, który za tobą chodzi, i Pikachu, który jest na twoim ramieniu. Teraz pytają Junichiego Masudę, dlaczego? W tej grze masz Pokémona partnera, albo Pikachu, jeśli grasz w Pokémon Let's Go Pikachu, albo Eevee, jeśli grasz w Pokémon Let's Go Eevee. Ten Pokémon chodzi na twoim ramieniu albo na twojej głowie. Oprócz tego możesz mieć również Pokémona, który za tobą chodzi. Jakiegokolwiek innego Pokémona. Widzimy teraz walkę z trenerem. Rozwalił tego Caterpie. Zobaczymy, ile dostanie expa. Czy dostanie expa? 9 expa. No, inne Pokémony też dostały expa. Czyli walki tylko z trenerami, ale również bijanie expa łapiąc Pokémony po prostu. Dostał 3 pokebole za pokonanie trenera. Czy dostajemy teraz też przedmioty za pokonanie trenerów? Widzicie te Weedle i Kakuny tam gdzieś w trawie? W ten sposób można spotkać dzikie Pokémony. No, Junichi Masuda tutaj podkreślił różnicę pomiędzy właśnie dwiema teraz mechanikami zamiast jednej. Wcześniej była jedna mechanika zarówno na dzikie Pokémony, jak i na walczenie z trenerami. Teraz są dwie mechaniki. Łapanie Pokémonów jest zręcznościowe, a walki są takie jak kiedyś, czyli tradycyjne, strategiczne. Są oznaczenia kolorowe, który Pokémon jest większy, a który Pokémon jest mniejszy. Za złapanie większych Pokémonów jest więcej expa. Cała ta mechanika ma za zadanie zachęcić graczy do łapania jak najwięcej Pokémonów, nawet jeśli już mają Pokémona danego gatunku. Kolejna walka. Z dziewczynką. Tradycyjne te postaci, tak samo jak w Pokémon Yellow. No bo generalnie Pokémon Let's Go jest remake'iem Pokémon Yellow. Myślę, że warto to wiedzieć, bo w Japonii Pokémon Yellow nazywało się Pokémon Pikachu Version. Teraz opowiadają o tym, że grafika jest świetna, bo bardziej przypomina anime Pokémon. W ogóle zobaczcie, jaką ma czapkę fajną ta postać. I trochę wygląda jak Ash, ale jednak inaczej, nie? Ciekawe, czy przejdą ten las wertański, dojdą do jakiegoś gymu? Chyba tak, bo z tego co słyszałem, dojdą też do gymu w Marmori, czyli Pewter City. Junichi Masuda tłumaczy, jaka będzie mechanika rzucania. Będzie przycisk, który będzie resetował jakby pozycję żyroskopu w Joy-Conie. I w ten sposób właśnie można ustawić sobie rękę jakoś inaczej, wtedy zresetować i rzucić w inny sposób. Trochę tego nie rozumiem, bo wiadomo, że to trzeba samemu zrobić, żeby tak naprawdę ogarnąć, o co chodzi. Pewnie to będzie troszkę bardziej intuicyjne w ten sposób niż słuchając o tym. O, czyli teraz jakby grając w trybie handheld, czyli przenośnym, bo wiecie, Nintendo Switch można albo postawić, czy tam podłączyć do telewizora, albo trzymać jako konsolę przenośną. Junichi Masuda mówi, że wtedy łapanie będzie wyglądać tak, że trzymasz konsolę całą i po prostu w odpowiednim momencie musisz nacisnąć przycisk. Nie ma wtedy tego rzucania rękoma, po prostu w odpowiednim momencie musisz nacisnąć przycisk, czyli jeśli nie będziecie mieli możliwości rzucać tak, wiecie, dziwnie, nie macie na przykład, nie wiem, telewizora, niektórzy nie mają telewizora w domu, na przykład ja, bo nie oglądam w ogóle telewizji, to można grać normalnie na handheldzie i wtedy po prostu rzuca się klikając przycisk w odpowiednim momencie. Teraz jest gra w dwie osoby na raz. Spróbujcie się zsynchronizować i rzucić jednocześnie. O, rzucili jednocześnie, zobaczcie, udało im się. Czyli po prostu jest jakiś tam bonus do łapania, jeśli łapie się wraz z drugą osobą i uda wam się synchronizować i jednocześnie rzucić. Jak znam życie, to dużo Japończyków i w ogóle Azjatów będzie umiało robić tak, że będą grać samemu dwoma postaciami naraz i będą sobie rzucać sami dwoma Joy-Conami i tylko po to, żeby mieć bonusy. Ten Kakuna został odesłany do plecaka Pokémonów i co ciekawe, w tej grze cały czas ma się swój plecak Pokémonów przy sobie, czyli można na przykład transferować sobie Pokémona z plecaka do drużyny i z drużyny do plecaka, nie będąc w centrum Pokémon, po prostu na bieżąco w danej chwili wejść w ustawienia i sobie transferować Pokémony pomiędzy drużyną, a właśnie plecakiem. O, zobaczcie, podczas walk z trenerami również można walczyć jako dwójka graczy jednocześnie. No tutaj mówią, że jeśli ktoś gra sam, ale wejdzie ktoś z jego rodziny na przykład do pokoju i powie, o, mogę zagrać z tobą, no to można szybko przyłączyć się do gry i dołączyć do gry, potem jak ktoś już nie ma czasu, to szybko odłączyć się i to nie ma dużego wpływu na grę, a przynajmniej się pomaga tej osobie, kiedy dołączy się do jej gry, tak? Bo tak jak mówię, są bonusy, jeśli dołączy się do kogoś do gry, no bo wiadomo, że mając dwa Pokémony, łatwiej jest pokonać przeciwnika, a do tego to łapanie ma bonus. Teraz chwalą Junichiego Masudę, bo on był kompozytorem muzyki do gier Pokémon, także tutaj podkreślają, że jest bardzo piękna muzyka w tej grze, która jest takim trochę remiksem tych nut z pierwszej generacji.
Dobra, przeszli Las Vertański, tam teraz gadają o tym, że nostalgia z dzieciństwa, bo ta muzyka im się tak kojarzy, także to jest mało istotne. Ale zobaczcie, dochodzą do Marmori. Miasto Boroka. Idealnie jest odtworzona mapa z pierwszej generacji. Poznaję te wszystkie miejsca, no jest idealnie praktycznie odtworzona tak samo. O, wyjmie go z Pokebola, zobaczcie, wyjmie Onixa z Pokebola. Junichi Masuda też mówi właśnie, że tutaj wszystko jest tak samo jak w pierwszej generacji i może ktoś, kto grał w pierwszą generację, a będzie grał z kimś nowym do Pokemonów, będzie mógł właśnie jakby poprowadzić go, pokazać mu wszystko, bo wszystko jest tak samo rzeczywiście na mapie oddane jak w pierwszej generacji. Zobaczcie, jeździ na Onixie. Hardkorowe dosyć. Na każdym Pokemonie można jeździć w tej grze, na to wychodzi. Animatorzy są bardzo kreatywni i na przykład jeśli wybierzesz Elektroda, to on zamiast chodzić za tobą, będzie się toczył jak kulka. To jest nasz rywal, zobaczcie, nazywa się Trace. Ale śmieszny. Aha, jeszcze drobna poprawka, powiedziałem, że na każdym Pokemonie można jeździć? Nie. Każdy Pokemon może być to twoim jakby buddy, może za tobą chodzić. W przypadku Onixa jeździmy na nim, no bo jest duży, więc można na nim jeździć. A tak jak widzieliście, zmienił go na Bulbazaura i Bulbazaur już chodził za nami. Nie jeździliśmy na Bulbazaurze, bo to było trochę takie okrutne jeździć na Bulbazaurze, który jest taki malutki. Także to było po prostu to samo co chodzenie za postacią. Niektóre Pokemony zamiast chodzić za postacią, no to postać na nich jeździ. Tak jak powiedzieli trochę o tej postaci rywala, że jest bardzo miły oraz że łatwo się wystrasza. To są jego takie charakterystyki. Teraz pójdziemy do centrum Pokémon. O, siostra Joy i Chansey, tradycyjnie. Ale piękna jest ta grafika. Jestem pod wrażeniem tej grafiki. Zwłaszcza patrząc na to centrum Pokémon. Zobaczcie na tą idealnie okrągłutką, piękną Chansey. Aha, właśnie na tym ekranie leczenia były pokazane te pixel arty Pokémonów z oryginalnych gier z pierwszej generacji. To jest to muzeum, a teraz jak pójdzie na dół, to będzie właśnie gym. Dodali drobne eventy, które nie były w oryginalnej wersji Pokémon Yellow. Teraz pani pyta się, czy zaopiekujesz się jej Slowpokiem na jakiś czas. Taki mini quest, dodano takie mini questy właśnie, na przykład tutaj opiekowanie się Slowpokiem. O, i dostaliśmy wielką perłę. No, taki prosty quest, bo w sumie nic nie trzeba robić, ale takie właśnie mini przygody w cudzysłowie dodali. O, zobaczcie, jest sala gimnastyczna z Brockiem. Pewter City. Idealnie tak samo, zobaczcie, też stałe dwie postaci dokładnie w tym samym układzie. To mi się podoba strasznie w tej grze, że to jest taki idealny w skali 1:1 praktycznie remake Pokémon Yellow. Do tego gymu mogą wejść tylko ludzie, którzy znają się na słabościach Pokémonów. Można tutaj wejść tylko z trawiastym lub wodnym Pokémonem, inaczej nie wejdziesz. Czyli jeśli nie masz super efektywnego Pokémona, to nie wejdziesz do gymu. To jest taka... W sumie to jest dobre, bo to jest sposób, żeby nauczyć na przykład no, osoby, które pierwszy raz grają w Pokémony, że trzeba korzystać z super efektywności, tak? O, zobaczcie, obeszli tą typiarkę. Tamtego też można w sumie obejść, ale nie trzeba, także zawalczą z nim. O, ale piękny. Piękna jest ta grafika. Mówią, że niektóre nawet dialogi postaci w ogóle się nie zmieniły, są takie same jak w Pokémon Yellow. Zobaczcie na tego double kicka, nie? Jak ten double kick? Całkiem spoko. Super efektywność, no tak. I Vinewood go tutaj dociśnie. Dali takie wibracje w Joy-Conach, że na przykład jak Pokémon cię atakuje, to twój Joy-Con trochę wibruje. Zobaczymy, czy teraz zawalczą z Brockiem. Brock wygląda jak w nowszych generacjach, zwróćcie uwagę na jego ubiór. Wygląda tak samo jak chyba w szóstym sezonie anime. Przecież w szóstym, siódmym i ósmym bodajże sezonie anime, mówię o serii Advanced, Brock nosił właśnie taką bluzę, już nie tą samą bluzę co w pierwszych sezonach anime, także to jest takie troszkę ciekawe nawiązanie, że to jest jakby w przyszłości, czy odnowiona wersja. Kurczę, skończyło się, to jest koniec niestety, to jest koniec, już z Brockiem nie zawalczyli, także to jest koniec tego gameplayu. Natomiast teraz jeszcze chciałbym wam wymienić no kilka ciekawych rzeczy, które było widać w tym gameplayu, ale może nie zwróciliśmy na nie uwagi, także wymienię je tak słownie. Transferując Pokémony w tej grze do profesora Oaka, otrzymamy Candy na przykład. Health Candy, Quick Candy, Smart Candy. To są candy, które będą zwiększać statystyki Pokémona, prawdopodobnie odpowiedniki protein, zinc i tak dalej, czyli tych przedmiotów, które zwiększały EV Pokémonów w oryginalnych grach. A może tutaj będzie w ogóle jakaś inna mechanika, może nie będzie EV i IV, tylko jakieś jedne statystyki do zwiększenia, no nie wiem, ciężko powiedzieć w tym momencie. Berries, tak samo jak w Pokémon GO, które zwiększają szanse na przykład na złapanie Pokémona, to widzieliśmy na filmiku, widzieliśmy na gameplayu. Zamiast Item Findera, czyli przedmiotu, który pomaga znajdować przedmioty, w momencie jak będziesz blisko jakiegoś przedmiotu, to ogonek Pikachu, który siedzi na twoim ramieniu,
podniesie się. Dzikie Pokémony pojawiają się, kiedy chodzisz, randomowo wyskakują, kiedy przechodzisz kolejne kroki, czyli mogą wyskoczyć kolejne Pokémony na trawce. Żeby wejść do gymu w Pewter City, musisz pokazać, że masz wodnego lub trawiastego Pokémona. To też zauważyłem, to też powiedziałem wam, także no takie zabezpieczenie przeciwko noobom, tak to określmy. Kiedy złapiesz Pokémona i jest włożony do Pokémon Boxa, możesz transferować Pokémony pomiędzy party a boxem w dowolnej chwili. To też powiedziałem właśnie. Rozmiar Pokémonów jest wskazywany przez ich aurę. Jeśli Pokémon jest duży, ma czerwoną aurę. Jeśli jest mniejszy, ma niebieską aurę. Im większy Pokémon, tym więcej expa za jego złapanie. Czyli tutaj gra premiuje łapanie większych Pokémonów. Nie wiem czemu, ale w sumie okej, czemu nie? Powiem wam tak. Moim zdaniem ten gameplay wygląda bardzo obiecująco, nie mogę się doczekać, na pewno będę zamawiał, będę grał, przechodził tę grę na moim kanale, głównie dlatego, że jestem wielkim fanem Pokémon Yellow. Pokémon Yellow to jest właściwie moja ulubiona część Pokémonów z wszystkich gier Pokémon. Oczywiście ta gra będzie trochę uproszczona, troszkę będzie taka bardziej dla nowych graczy, żeby ich też przyciągnąć, natomiast w 2019 otrzymamy taką pełnoprawną grę Pokémon z 8 generacji. No i to już będzie taka troszkę bardziej zaawansowana gra Pokémon, ale mi obie te rzeczy się podobają. Czekam zarówno na 8 generację, jak i na tą grę Pokémon Let's Go, myślę, że będzie to naprawdę spoko, tylko ten Mew mnie trochę martwi, że trzeba będzie wydać te 200-300 zł na tego Pokebola. To trochę takie nieuczciwe, no ale może będzie jakiś inny sposób na zdobycie Mew, nie mając Pokebola Plus, zobaczymy. Jeśli nie możecie doczekać się na Pokémon Let's Go, albo jeśli chcielibyście zagrać w Pokémon Let's Go, zobaczyć gameplay z tej gry na moim kanale, zostawcie łapę w górze i subskrybujcie kanał, jeśli chcecie oglądać w przyszłości kolejne filmiki o Pokémonach. A tymczasem trzymajcie się, na razie, cześć!